Dzisiejszy odcinek Kawki z jest mi bardzo bliski. Zazwyczaj, kiedy poruszany jest ten temat, siedzę po drugiej stronie i wyjaśniam, co to jest alopecja, co to znaczy być alopecjanką. Brzmi dla Was pewnie dosyć kosmicznie. Owszem, z moimi gościniami porozmawiam o tym, jak to jest być kobietą bez włosów. Czy łysa kobieta musi je mieć, a może nie musi? I jak to generalnie jest w czasach, kiedy tak naprawdę włosy są symbolem piękna i sukcesu. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka Kawki z. Moimi gościniami są dzisiaj Ola Przybylska, zwana też Łysolą, bo jesteś influencerką, oraz Agata Bura, która jest szefową Polskiego Stowarzyszenia Alopecji. Nie będziemy ukrywać, że prywatnie się znamy. Łączy nas, tak jak już wspomniałam we wstępie, jedna rzecz. Nie mamy na głowie włosów. Dziewczyny, wyjaśnijmy najpierw, co to jest ta alopecja i co to znaczy być alopecjanką i że to wcale nie jest bycie kosmitą. Okej, to może ja powiem, czym jest alopecja. To inaczej łysienie plackowate, czyli choroba układu autoimmunologicznego, która pozbawia człowieka włosów. To jest oczywiście powiedziane w takim telegraficznym skrócie, bo alopecja to jest coś więcej. To jest przypadłość, w wyniku której osoba nie ma włosów, ale też w jakimś sensie traci swoją tożsamość, ponieważ no, te włosy, które mieliśmy w tym poprzednim życiu, przed zachorowaniem, one były jakieś. Były blond, były kręcone, były krótkie, były długie. I tak jak się mówi, o, idzie blondynka, no to po utracie włosów bywa gorzej i dlatego no, alopecja to mimo tego, że jest to choroba ciała, to bardzo często bywa też chorobą duszy. Właśnie, jak to Ola z tą duszą jest? Myślę, że jest to też związane z jakąś stratą, więc musimy sobie poradzić z taką tak zwaną żałobą, jak to my mówimy. Kiedy tracimy włosy, no to musimy przeżyć ten okres żałoby i pogodzić się z tą stratą włosów, które wypadły. Okej, dziewczyny, to powiedzcie tak w skrócie może, jaka była ta wasza historia, jak wspominacie ten moment, kiedy się okazało, że zaczynacie chorować, że tych włosów za chwilę nie będzie i będzie dramat. No u mnie było to tak, że straciłam włosy będąc nastolatką. Było to dla mnie coś nowego. Nie wiedziałam w ogóle o takiej chorobie, jak łysienie plackowate. Diagnozę dostałam bardzo szybko, wręcz na pierwszej wizycie u dermatologa. Na początku myślałam, że wezmę leki i wszystko wróci do normy. Jednak tak się nie stało, więc to był bardzo trudny okres dla mnie jako nastolatki psychicznie. Właśnie musiałam się pogodzić z tą stratą, w jakiś sposób to zaakceptować. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest wsparcie bliskich, żeby dać nam poczucie tego bezpieczeństwa, komfortu, chociaż w tej sferze, bo sami ze sobą tracimy tą strefę bezpieczeństwa, ten komfort. Myślę też, że to jest po prostu taki trudny moment i najwięcej niestety tutaj trzeba starać się pracować z głową, z tym, żeby zaakceptować tą chorobę. Agata, jak było u ciebie? Ja zaczęłam chorować w wieku 15 lat. Zawsze mówię, że nie ma dobrego wieku, ani nie ma dobrej płci, żeby stracić włosy, bo czasem się mówi, że mężczyźni mają łatwiej. To jest absolutnie nieprawda. Mój przypadek był taki, że byłam nastolatką dojrzewającą, zaczęli mi się podobać chłopcy, chciałam ja również być atrakcyjną i się podobać i no, naprawdę nie były to łatwe dla mnie chwile. Natomiast podobnie jak u Oli, bardzo dużo wsparcia czerpałam od mojej rodziny. Oczywiście na początku to jest mnóstwo wizyt lekarskich, próby odwrócenia tej sytuacji. Natomiast myślę, że w moim przypadku to akceptacja czy takie poczucie bezpieczeństwa mnie jako Agaty bez włosów, to przyszło wtedy, kiedy ja przestałam trochę walczyć. Czyli przeszłam do porządku dziennego nad tym, że może tak być do końca mojego życia, że włosy nie będą wyrastały z mojej głowy, czyli będą to peruki, jakieś chusty, różnego rodzaju nakrycia głowy i że jednocześnie ten brak włosów nie sprawi, że ja jestem nieatrakcyjna.
zarówno w takim wymiarze estetycznym, jak i takim wymiarze ludzkim, jako osoba, bo głęboko wierzę w to, że my mamy o wiele więcej do zaoferowania niż tylko swój wygląd zewnętrzny. Wyjaśnijmy w tym momencie to, że łysienie plackowate jest chorobą tak naprawdę niezdiagnozowaną do końca. I czasem jest tak, że te włosy po jakimś tam leku, nie wiem, smarowidle, pastylkach i tak dalej odrastają, a czasem nie odrastają. I nie ma, że tak powiem, jednej cudownej recepty na to, żeby je mieć z powrotem. Tak, mi się też wydaje, że przychodzi taki moment bezradności, gdy faszerujemy się lekami z nadzieją, że one odrosną. I często zdarza się tak, że włosy odrastają do pewnego momentu, u mnie tak było, i w pewnym momencie znowu zaczynają wypadać i leki przestają działać. I próbujemy kolejnego leku, kolejnego. I jest ten sam schemat. I wydaje mi się, że tutaj to, co powiedziała Agata, że przychodzi taki moment, że już nie chcemy walczyć. Godzimy się z tym, że tych włosów już nie będzie. U mnie było tak samo właśnie, że stwierdziłam, że już nie chcę faszerować się lekami, więc wiedziałam, że muszę sobie jakoś poukładać to w głowie, żeby tą chorobę zaakceptować. Był jakiś taki moment w waszym życiu właśnie, w którym ta żałoba się skończyła i zaakceptowałyście tą... Ja nie lubię słowa choroba, lubię słowo przypadłość, wiem, że wy tego słowa używacie. Kiedy powiedziałyście, okej, od tego momentu żyję właśnie na pełnej petardzie, na 100% i to, że mam łysą głowę, w niczym mi nie przeszkadza. Mi się wydaje, że to jest jakiś proces, jakieś wydarzenia, które powodują, że akceptujemy się bardziej. U mnie to było pierwsze ścięcie pozostałych włosów z głowy, które mi zostały. To mi dało taką ulgę, ale też kontrolę nad tym, że ja decyduję o tym, że tych włosów nie chcę, a nie, że muszę patrzeć, kiedy w końcu wszystkie wypadną. Drugi moment dla mnie to był, kiedy zdjęłam perukę oficjalnie w miejscu publicznym i pokazałam wszystkim, że tak właśnie wyglądam. I to mi dało takie poczucie wolności i poczucie, że taka właśnie jestem. Zaakceptujcie mnie, bo ja siebie akceptuję. I to był taki drugi ważny moment dla mnie w tym procesie. Ola, przypomnij, gdzie zrobiłaś ten coming out. Pod Pałacem Kultury. To było niesamowite przeżycie. Pamiętam to uczucie szczęścia, które mi towarzyszyło, że wreszcie nie muszę się ukrywać, bo przez te wcześniejsze lata wyglądało to tak, że co chwila patrzyłam, czy ktoś nie zauważy, że mam perukę, czy coś mi się nie przesunęła, czy nie widać po prostu, że są to nie moje włosy. A w tamtym momencie powiedziałam wszystkim, że ja tych włosów nie mam i tak właśnie wyglądam. Agata, twój taki moment, może nie tyle coming outu, ale właśnie takiego pogodzenia się z tym. Że tak. Dla mnie to były dwa momenty. Ja na początku alopecji intensywnie się leczyłam i wtedy nie akceptowałam peruk, nie akceptowałam żadnych włosów zastępczych. I to był taki czas, kiedy chodziłam w turbanach, jakby licząc, że to jest sytuacja przejściowa dla mnie. W związku z tym ja nie będę zakładała udawanych włosów, tylko poczekam, aż leczenie przyniesie skutek. I kiedy po takim leczeniu z sukcesem, ciężkimi lekami, czyli sterydami, włosy mi odrosły i potem znowu zaczęły wypadać i ja dobrze wiedziałam, co się dzieje, to podjęłam taką, no myślę wtedy bardzo dojrzałą decyzję, że no trochę dam za wygraną i przede wszystkim odpuszczę trochę sobie, nawet nie powiedzmy mojemu organizmowi. I to był czas, kiedy właśnie kupiłam pierwszą perukę, było to w Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie postanowiłam, że ja już nie mam ochoty maskować placków, nie mam ochoty udawać, że te włosy jakoś tam są, no ich nie ma i to jest peruka. A drugi taki bardzo ważny moment dla mnie to było to, kiedy po latach tajemnicy i wmawiania ludziom w pracy, nawet jakiejś tam dalszej rodzinie, ludziom gdzieś w moim otoczeniu, że te włosy, które noszę, to są moje, wyrastające z głowy. Kiedy im wszystkim powiedziałam, słuchajcie, ja tak naprawdę to czuję się silniejsza dzięki temu, że ja tych włosów nie mam, bo dla mnie to było trudne i ja coś przeżyłam. I powiem szczerze, ogrom wsparcia, jaki wtedy dostałam, dał mi no, niesamowitego kopa i taką wiarę w to, że tak naprawdę te włosy to było w mojej głowie ten kompleks i ten problem, bo tak naprawdę
to jest tak duży problem, jaką rangę mu nadamy. Powiedziałaś, że byłaś silniejsza. Jestem ciekawa, czy wy dzielicie życie na to przed utratą i na po utracie i na przykład to po jest bardziej fajne, takie właśnie mocniej przeżyte, bardziej doświadczalne? Tak, ja tak dzielę i zauważam to, że bardzo się zmieniłam, akceptując chorobę i przez te wszystkie doświadczenia, które przeszłam właśnie na etapie tego procesu akceptacji, uważam, że po prostu jestem silniejsza, bardziej otwarta, zupełnie inną osobą. O wiele łatwiej jest stawiać czoła przeciwnościom losu, jeżeli coś trudnego przeżyjemy. Teraz jak patrzę na problemy małe i duże, które gdzieś mi się przytrafiają, to mam takie poczucie, że ja sobie po prostu dam radę, bo tak naprawdę na początku wszystko wydaje się straszne, nieznane, zastanawiamy się, czy sobie damy radę, jak nas ludzie odbiorą, a jesteśmy silniejsze niż nam się wydaje, tylko po prostu trzeba to sprawdzić. Jakie najgorsze, najbardziej takie egzotyczne, ekstremalne słowa, kiedy chorowałyście, słyszałyście? Ja powiem o swoich. Pamiętam, jak jeden facet zapytał mnie, czy z racji tego, że nie mam włosów, jestem sprawna seksualnie. I pamiętam też różne negatywne opinie, nie tylko o mnie, ale o naszych koleżankach, bo jest nas o wiele więcej, które słyszały, że ty ale lachu, ty łysolu, różne takie wyzwiska. Czy was też coś takiego spotkało, czy na szczęście was ominęło? Myślę, że w moim przypadku to było bardzo w małym stopniu. Pamiętam raz, jak przechodziłam na ulicy w turbanie, to też usłyszałam jakieś takie wyzwisko typu Arab, coś takiego. Natomiast nie usłyszałam o mojej łysej głowie, ale dostałam komentarz, że łysa głowa nie jest problemem i została skrytykowana inna część mojego ciała, czyli nos, że jest to żydowski nos. Mhm. Więc ja miałam mało takich komentarzy, jeśli chodzi o łysą głowę, ale wiem, że to często się zdarza. Ja myślę, że jeżeli ktoś nam chce dopiec, to zawsze sobie znajdzie powód. I to nie potrzeba do tego łysej głowy, to nie dogodzimy wszystkim. A ty, Agata, słyszałaś coś takiego na Najbardziej przykra rzecz, którą kiedyś mi powiedział kolega na początku drogi, w złości, w emocjach, powiedział mi, że jestem łysa. I to była pierwsza osoba, która mi to powiedziała, bo ja tego słowa nie używałam. To było takie absolutne tabu. W ogóle słowo peruka, słowo łysy, to były takie, które jak ja gdzieś słyszałam, że ktoś nawet zaczyna rozmawiać o włosach, to opuszczałam pomieszczenie. I on tak przy innych w twarz powiedział mi: idź stąd, łysa. I wtedy dla mnie to nawet nie chodziło o to, że on odkrył Amerykę, ale było to dla mnie bardzo trudne wtedy. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że nie przejęłabym się, ale minęło ponad 20 lat i ten czas jakby daje też bardzo dużo dystansu i takiej świadomości, że ludzie czasem trochę z niewiedzy mówią i tak naprawdę może cofnęliby te słowa, gdyby wiedzieli, jak to tą drugą stronę zabolało. Ale chciałam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, że to jest bardzo istotne, żeby krzewić wiedzę na temat tego, czym jest alopecja i w ogóle łysienie plackowate, bo jest bardzo dużo dzieci, które chorują i czasem ludzie w niewiedzy mogą kogoś dotknąć. Miałam kiedyś takiego znajomego, który mnie bardzo lubił i on chciał mi życzyć dobrze w obrębie właśnie włosów i mi powiedział: Agata, wiesz, ja ci życzę, żebym na następne urodziny to ci mógł kupić szampon. I to było takie słodkie, bo oczywiście myjemy głowę, peruki, tak, to się dzieje, ale to jakby pokazało, że czasem ludzie, którzy nie umieją o tym rozmawiać, nie mają tej wiedzy, nie mają jakby tej świadomości, o co tutaj do końca chodzi, trochę tak stąpają po cienkim lodzie. I to jest ważne, żeby rozmawiać i żeby tłumaczyć, że to nie jest nic strasznego. To, co powiedziała Agata na początku, że jeśli jesteśmy wrażliwi na jakimś punkcie, to zawsze nas zabolą czyjeś słowa. No, na początku choroby my jesteśmy przewrażliwieni na punkcie swojej głowy, łysej głowy, więc każdy komentarz na temat włosów lub właśnie łysej głowy może nas zaboleć, ale wydaje mi się tutaj, co też wspomniała Agata, że jest bardzo dużo dzieci, to wydaje mi się, że wszystko, co jest inne,
jest w jakiś sposób ciekawe i też może się spotkać z jakimiś negatywnymi komentarzami i to nie musi dotyczyć tylko łysej głowy. Ja myślę sobie, że ludzie nie wiedzą, tak jak Agata wspomniałaś, ta niewiedza i łysa głowa w ogóle kojarzy się nie z naszą przypadłością, czyli alopecją, ale przede wszystkim z rakiem, tak? I ja sama wiem, że czasem komuś jest tak trudno w ogóle zapytać, co się stało, czy to właśnie rak, czy jakaś inna choroba. I chciałam was zapytać o taką rzecz. Co waszym zdaniem, jeśli chodzi o różne komentarze, bycie, wspieranie, nie pomaga w przeżywaniu tej żałoby, tego procesu? To jak... tylko włosy. To jest, myślę... Albo na pewno odrosną. Tego nie wiadomo. Układ autoimmunologiczny płata takie figle, że nie wiemy. Tak? Czasem te włosy odrastają, czasem nie, czasem są trochę, potem wypadają. I to jest, jakby ta świadomość jest istotna, no bo z jednej strony pozwala mieć tę nadzieję, że być może tak się stanie, że włosy odrosną, ale dawanie komuś fałszywej nadziei, że to na pewno się odwróci, tak jak może rodzice czasem mówią dzieciom, że ja tak cię kocham, że ja zrobię dla ciebie wszystko, co tylko się da, żebyś ty tutaj włoski miała czy miał. I to jest no, złe podejście, bo to, czy te włosy wrócą, czy też nie, to ma zupełnie drugorzędne znaczenie, bo życie toczy się tu i teraz i miłość tego rodzica jest potrzebna tu i teraz, a nie dopiero jak te potrzebne, bardzo istotne włosy tam odrosną i nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu. Myślicie, że to jest tak, że ja na przykład bardzo się zrzymam i wkurzam, jak ktoś mówi, jak słyszałam na początku swojej drogi, no musisz teraz mieć perukę, musisz sobie zrobić rzęsy brwi. A ja mam wrażenie, że trzeba to zrobić w tym momencie, kiedy to my będziemy gotowi, a nie dlatego, żeby zaspokoić potrzeby, nie wiem, rodziców, męża, kogoś bliskiego. Tak, wydaje mi się, że tutaj musimy słuchać siebie, jak się czujemy dobrze. Niektórzy, tak jak właśnie powiedziała Agata, dla niej peruka była czymś obcym. Inni mają w tym ukojenie, więc wolą założyć perukę i czuć ten komfort, że mam jakieś włosy. Inni wolą chodzić totalnie sauté. Jeszcze inni wolą chustki. I myślę, że tutaj trzeba najbardziej słuchać siebie. Jeśli jest się rodzicem dziecka z alopecją, to słuchać dziecka, jak się czuje. Czasem dzieci mają włosy i łyse placki, ale tak się czują najlepiej i wolą chodzić, wyglądać tak. Rodzice czują, powiedzmy, jakiś tam dyskomfort, patrząc na dziecko, czują współczucie i za wszelką cenę chcą mu pomóc, kupując perukę lub jakąś chustkę. No ale tutaj myślę, że warto słuchać dziecka i jego potrzeb. Można powiedzieć, że mamy dwa przypadki dzisiaj w studiu, bo ty, Ola, chyba wolisz bardziej bez, a Agata nigdy nie zdejmujesz, nawet mąż cię nie widział bez włosów. No właśnie, ja to powiem tak. Mówię o tym wprost, piszę, bloguję, staram się krzewić wiedzę na temat alopecji, ale to, co jest pod moimi perukami czy chustkami, to jest moje. I porównuję trochę to do takiej sytuacji, że no, wszyscy wiedzą, że mam biust, ale niekoniecznie pokazuję go publicznie, tak samo jak ten mój kawałek podłogi na głowie. I uważam też, że nie ma w tym nic złego. To jest po prostu mój sposób też przeżywania tej sytuacji. Może za jakiś czas zapragnę jakiejś totalnej wolności i życia bez peruki na głowie, ale minęło już 22 lata od mojej utraty włosów i nigdy nie czułam, żeby to było mi potrzebne. Ja nie muszę nikomu nic udowadniać czy pokazywać. Nie mam włosów, noszę włosy zastępcze i taka jestem. I co więcej, jak w snach widzę siebie, tak z perspektywy, to ja zawsze mam włosy. I ja nie uważam siebie za łysą kobietę. W ogóle nie, to nie jest coś, co gdzieś mi się mieści w głowie. Zawsze wszystkim mówię, jestem kobietą bez włosów, ale nie łysą kobietą. I myślę, że to jest bardziej kwestia takiego postrzegania siebie, aniżeli tego, czy te włosy tak naprawdę wyrastają z głowy. Czy to, bo to, czy tam jest jakaś membrana tu między tymi włosami a moim skalpem, to nie ma żadnego znaczenia. Przecież nie sprawdzamy tego, co tam panie mają pod grzywką albo... To jest rzecz zupełnie drugorzędna. No ale wiesz, ktoś może zapytać, no co, to boisz się, że mąż przestanie cię kochać, jak mu się pokażesz bez tych włosów? Czemu tego nie zrobiłaś?
Wiesz co, to jest chyba takie pytanie, na które ja muszę znaleźć odpowiedź gdzieś w swoim sercu, bo to, że dużo czasu minęło i że jakby peruki nie są mi obce, to jest jedno, ale no wiesz, ja jak miałam 15 lat straciłam włosy i to na pewno była dla mnie sytuacja trudna. Tak się to stało, że wtedy nie pokazywałam się bez włosów. I nawet rozmawialiśmy o tym ostatnio, czy to byłoby dla nas jakieś potrzebne, żebym ja się tutaj jakoś obnażyła. I ja tego nie czuję, jakby nie mam takiej potrzeby. Natomiast nie wykluczam tego, że tak kiedyś może być. Tak? To na tym etapie nie jest to rzecz, którą planuję, ani jakoś tam się strasznie wstydzę. Ale z drugiej strony powiem, że nie mam też takich barier. Jak przychodzą do mnie na konsultacje osoby, które są na początku drogi, szczególnie dzieci, i one boją się tego, jak będzie wyglądała ich przyszłość, to ja nie mam problemu z tym, żeby zdjąć perukę przy takim dziecku i przy jego rodzicach. To nie jest tego kwestia. Natomiast jest to no tak moja, powiedzmy, intymna rzecz, że nie robię tego w domu. Jak moje dzieci były bardzo małe, to i jakby wiem, że tego nie pamiętają, to gdzieś chodziłam koło nich bez włosów, ale teraz tego nie robię, bo też chciałabym się dobrze przygotować do opowiedzenia im o tym, czym jest alopecja, żeby one to rozumiały, nie czując się gorszymi i żeby też nie bały się o zdrowie mamy. To jest dla mnie istotne. Ale ja też uważam, że tak jak mówi Agata, jest to coś intymnego. Dla mnie też zawsze w jakiejś relacji damsko-męskiej zdjęcie peruki to jest inny wymiar zdejmowania peruki. I też jak poznałam Agatę i jej historię, to mi pokazało, że nie każda akceptacja wygląda jak moja. Ja miałam takie podejście, że to dopiero się akceptuję, jak jestem w stanie wszystkim się pokazać. I jak poznałam historię Agaty, to miałam taką myśl, że każdy ma swoją historię, każdy ma inną drogę do tej akceptacji i właśnie ważne, żeby słuchać siebie. Właśnie takim częstym komentarzem osób, które nie mają tego problemu w stosunku do tych, które mają, jest taki: o, jak ty biedna sobie męża znajdziesz, jak sobie ułożysz życie. No dziewczyny, pokazujecie, że da się ułożyć życie. Da się. Że znajdują się faceci, którzy uważają, że to nie jest problem. No, wydaje mi się, że żyjemy już w takich czasach. Chyba jesteśmy świadomi tego, że wygląd nie jest najważniejszy. I tak naprawdę to, co masz w sercu i jaką jesteś osobą, jest ważniejsze w relacjach, jeśli chodzi o takich partnerskich. I ludzie nas nie lubią za to, jak wyglądamy. Jeśli tak jest, to moim zdaniem są to dość płytkie relacje, niedojrzałe. I najważniejsze jest to właśnie, jaką jesteśmy osobą. Agata, wspomniałaś, bo nie doprecyzowałyśmy, wspomniałaś o konsultacjach, bo powiedzmy o tym, że ty tą chorobę przerobiłaś na biznes i prowadzisz też studio peruk. No właśnie, te peruki to, jak ja na przykład czasem mówię, że noszę perukę i mówię, ile to kosztuje, bo to nie są tanie rzeczy, to wszyscy robią wielkie oczy, jak to. Ja myślałam, że to tak w 1000 czy tam 500 zł to się spokojnie można zmieścić. Tymczasem nie do końca. To jest tak jak na każdym rynku. Są samochody, które małolitrażowe, które można kupić w jakiejś klasie ekonomicznej, a są Mercedesy. To jest dokładnie taki sam rynek. Jeżeli chodzi o perukarstwo, to oczywiście włosy naturalne, które pozyskuje się od dawców, osób, które dobrowolnie je sprzedają, takie peruki są najdroższe, dlatego że no, podaż takiego włosa jest niska, a szczególnie w odpowiedniej jakości wyselekcjonowanego. Stąd dobre peruki to są koszty rzędu kilkunastu tysięcy złotych. I ja taki mogę tutaj apel wygłosić, żeby zwiększyć świadomość wśród osób, ja to mówię, włosonormatywnych. Drodzy, szanujcie swoje włosy, zapuszczajcie je i przekazujcie je osobom, które ich nie mają, bo potem dzięki temu mogą zrealizować marzenia o pięknej fryzurze. Wkurza was to, bo mnie na przykład wkurza, jeśli ktoś mówi, obciąłem włosy i oddałeś na perukę. No nie, wyrzuciłam.
Tak, no, mnie to irytuje. To jest to irytujące. Powiem też o innej ciekawej akcji. W tej chwili w duchu eko włosy, takie odpady włosowe, z których nie można zrobić peruk, wykorzystuje się do tworzenia mat, które absorbują ropę, czyli jak na przykład wyciek BP, to właśnie wtedy tamowano ten wyciek tego rodzaju takimi, powiedzmy, kocami wypełnionymi włosami, więc nawet te włosy, które paradoksalnie są bezużyteczne, mają wartość i można je w odpowiednich miejscach oddać. Natomiast co jest ważne, jeżeli chodzi o te włosy najpiękniejsze, najładniejsze, to warto jest jakby też krzewić, szczególnie wśród dzieci, taką postawę, że zapuszczanie włosów i dbanie o nie może być realizowane w szczytnym celu i może być takim poświęceniem dla kogoś, bo to nie są tylko włosy, które gdzieś tam sobie rosną, tylko dla kogoś one mają taką wartość być albo nie być, tego wychodzenia z domu i powiedzmy pewnej aktywności społecznej. Ale to też jest związane właśnie ze świadomością o tej chorobie, bo zauważyłam, że większość osób, które poznaje mnie i moją historię, jest bardziej świadomych i sami są chętni oddawać włosy. A jeśli ludzie nie mają świadomości, że taka choroba istnieje, jak wygląda, to niestety często te włosy lądują w koszu. Co byście powiedziały tym osobom, które zaczynają swoją przygodę z tą chorobą, bo jest nas coraz więcej. Organizujemy, Agata, jesteś szefową Polskiego Stowarzyszenia Alopecji. Wiemy, że organizujemy spotkania i mamy swoje grupy na Facebooku, więc jeśli ktoś chciałby się zapisać, to może jest to tajna grupa i nikt się nie dowie o tym, że ktoś nie ma włosów. Ale co byście powiedziały tym osobom, które właśnie są na razie w tym momencie wypadania łysych placków, przeżywania tych początków żałoby? Niezależnie od tego, jak czarny będzie scenariusz dla nich obecnie, czyli nawet przy założeniu tej najgorszej opcji, że w ciągu najbliższego tygodnia wypadną wszystkie włosy na ciele, to będą te osoby mogły realizować bardzo normalne życie, spełniać swoje marzenia, żyć społecznie, funkcjonować taką, nazwałabym to, pełną parą. I te ograniczenia, które sobie teraz wyobrażają, one są wyolbrzymione po stokroć i dopiero w momencie, należy się nimi przejmować dopiero jak one nastąpią. Czyli nie martwmy się na zapas, bo nie wiemy co będzie, nie wiemy jaka będzie sytuacja nasza zdrowotna. A tak zupełnie też poważnie mówiąc, moim największym lękiem, jak byłam nastolatką, to było to, że no będę w ogóle takimś, w cyrku będę mogła występować, tak, że nie mam włosów, w ogóle okropnie brzydka, absolutnie nieatrakcyjna, nikt mnie nie zechce, tego rodzaju myślenie. No i z dzisiejszej swojej perspektywy ponad 35-letniej kobiety muszę powiedzieć, że czuję się bardzo atrakcyjna, niezależnie od tego, jaką mam perukę na głowie. Te włosy są dla mnie absolutnie drugorzędne i jakby dzisiaj do mnie złota rybka przypłynęła i mi powiedziała: Agata, spełnię jedno twoje życzenie, wymieniaj. To włosy to chyba byłaby numer 10. Naprawdę, absolutnie czas leczy rany. Oczywiście trzeba temu pomóc. Polecam terapię, polecam otaczanie się dobrymi ludźmi, odrzucanie ludzi jadowitych z naszego otoczenia i gwarantuję, że można pięknie żyć zarówno w tym takim, powiedziałabym, wewnętrznym, jak i zewnętrznym aspekcie. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziała Agata. Dodam jeszcze właśnie, żeby się zająć tą głową, ale w środku, żeby tutaj właśnie skorzystać z terapii, jeśli nie mamy tego wsparcia w bliskich. I myślę, że to pomoże w tym procesie akceptacji. Kawa nie wyklucza herbaty. Dobrze, rodzina, to co się dzieje w domu, to jest bardzo ważne, ale czasem warto jest pogadać z kimś obiektywnym, bo czasem my w domu pewnych rzeczy nie wypowiadamy. Na przykład bardzo wiele pań, które zgłasza się do mnie na konsultację celem zakupu peruki, mówi, że boją się jak, właśnie, że tracą tę swoją atrakcyjność, jak ten partner je odbierze. I to jakby są rzeczy, których no nie mogą te osoby ze swoim partnerem, mężem omówić tego i często terapia w takich sytuacjach naprawdę bardzo pomaga. Moi drodzy, czy kobieta musi mieć włosy? Mam nadzieję, że odpowiedzieliście sobie na to pytanie, słuchając tego odcinka Kawkizy. Moimi gościniami były Ola Przybylska, zwana Łysolą, i Agata Bura, która jest szefową Polskiego Stowarzyszenia Alopecji. Ja się nazywam Marta Kawczyńska, to był program Kawkazy. Dziękuję.